Witajcie bardzo serdecznie z tej strony, Kamil. Przepraszam za mój głos, ale wczoraj, żebym się dar. No, nie wnikajcie w szczegóły, szczegóły są ujawnione w przyszłości. Jeśli jesteś nowy, nowa, daj kciuka dla zasięgu, jeśli podoba się taki materiał, oraz suba z dzwonem. Dzisiaj chcę omówić, proszę Państwa, na razie tendencje prognoz. Oczywiście na początku opady śniegu pojawią się na południowym wschodzie, częściowo Ukraina, południe kraju, by w piątek za dnia te opady się ulotniły. Kolejna porcja opadów Ukraina, Podkarpacie, częściowo Lubelszczyzna. Tutaj raczej będzie padał sam deszcz, albo inaczej, marznący deszcz oraz deszcz ze śniegiem. Najsilniejsze opady śniegu na razie GFS widzi tu, w tym pasie, o tutaj, od Ukrainy po Białoruś, po Mazowsze, Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie, Dolny Śląsk po Lubuskie, aż po Niemcy. Na końcu opady będą na Kujawach, północny wschód, ćwiartka północna kraju, częściowo Podlasie. A przynajmniej taką wizję widzi model GFS. Modele natomiast powinny widzieć dopiero za kilkanaście, więc najwyżej się jeszcze raz połączę z Wami już w prognozie, bezpośrednio w prognozie wieczornej. I proszę Was, kochani widzowie, nie zadawajcie mi pytań odnośnie głosowania, bo się na to wypowiadać na razie. A CMWF najsilniejsze opady wywalił Ukrainy, Ukraina, Białoruś. Pasie. Ja nie wykluczam, że punktowo o tutaj, zwłaszcza w tych rejonach, które teraz pokazuję, mogą być punktowo burze śnieżne, które mogą dać o wiele więcej śniegu, ale na to jest jeszcze za wcześnie, bo mamy dopiero poniedziałek. Sytuacja powinna się jakoś wyklarować wieczorem, jutro, albo dopiero w kolejnych aktualizacjach do środy. Gem to widzi tak, że widzi te opady jakoś dziwnie, bo on to widzi na południu, potem do centrum, opady od Dolnego Śląska Lubuskie, Kujawy, Wielkopolska Kujawy, po Kujawy, na północy, jak i zachodnia granica. Ikon, no on na razie widzi najmniej z tego powodu, że mówię, prognozy terminowe będą, są obarczone jeszcze, znaczy... W ogóle prognozy na najbliższy termin po prostu na weekend są obarczone błędem. No bo tak, tutaj ikon wyrzucił opady głównie deszczu ze śniegiem, marznącego deszczu, jak i deszczu, ale wystarczy, że po prostu zostanie głębiej chłodna masa powietrza, a ta ciepła zostanie wypchnięta poza granicę Polski. Mamy śnieżycę. Także no, spójrzmy sobie bardziej na Winter Over You. No i właśnie. Głównie tutaj będzie padał deszcz ze śniegiem, śnieg na północy, tu deszcz ze śniegiem. A tu deszcz. Oczywiście przypuszczam, że nadal w bardzo zimnej masie powietrza około zerowej, punktowo na południu kraju będą możliwe po prostu opady tak zwanego ziarnistego śniegu, albo opady marznące. Zobaczmy, jak to widzi model GFS. On to widzi opady głównie w sferze ujemnej, oczywiście biorą Winter Over You. Ale właśnie, on widzi tak, że widzi najpierw śnieg, potem lód, deszcz ze śniegiem i deszcz. U nas początkowo śnieg, za to deszcz ze śniegiem i marznący deszcz, i za tym marznący deszcz. Śnieg, deszcz ze śniegiem i marznący deszcz. Oczywiście nie brałem, nie, kochani widzowie, nie bierzcie tego jako pewnik. Powiem, modele jeszcze mają po prostu tak zwany margines błędu. Zależy, jak bardzo i jak szybko wyjdziecie po masa. Zależy, jak szybko wejdzie front, zależy, o której wejdzie front, zależy też od tego, głównie widzowie,
Jaki będzie rozkład temperatury? Bo jak będzie około 0, to zamiast deszczu będzie padał też ze śniegiem śnieg albo marznący deszcz. Oczywiście ten deszcz, ten śnieg, znaczy się ten śnieg, będzie mokry, będzie ciężki. I dodajmy fakt, że przy niżach genueńskich nigdy nie ma pewności, co będzie. Trzymajcie się ciepło. Jeśli film się podobał, to suba z dzwonem. Dziękuję, cześć.